taka świadomość podniosła się w momencie pandemii, kiedy jednak zostaliśmy wrzuceni, zmuszeni tak naprawdę do funkcjonowania w świecie cyfrowym. Jednak zaczęliśmy się trochę zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście te wideokonferencje są takie, są taką dobrą alternatywą. Zaczęło się okazywać na przykład przy spotkaniach, gdzie uczestniczy 120 osób, że komputery się niesłychanie mocno nagrzewają, jak to wygląda z drugiej strony, gdzie tak naprawdę są hostowane wszystkie nasze dane, informacje. Zaczęliśmy coraz mocniej się temu przyglądać, bo jednak to się stało mocniejszą i bardziej integralną częścią naszego życia. Właśnie to funkcjonowanie sieci, która gdzieś tam nam się jednak wydaje taką enigmatyczną przestrzenią, która gdzieś jest właśnie zawieszona w tej takiej chmurze. Jeszcze to jest takie właśnie bardzo lekkie, przyjemne określenie, a tak naprawdę za nią stoi ogromne oprzyrządowanie, mega komputery, hiperskalowalne centra danych, które jednak mimo wszystko potrzebują ogromnego zapotrzebowania na energię elektryczną, ale też wodę. I wydaje mi się, że to był ten moment właśnie, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać, co to jest, czy aby wszystko jest w porządku. Czyli w internecie można być mniej lub bardziej ekologicznym. I jakie są Twoje trzy rady dla osób, które chciałyby być bardziej ekologiczne w internecie? Wiesz co, ekologia, czyli to takie właśnie świadome zmniejszanie swojego cyfrowego śladu środowiskowego, bardzo mocno łączy się z prywatnością. Czyli jeżeli chcemy zminimalizować ilość danych, które sami produkujemy, ale które również są zbierane na nasz temat, w momencie każdej praktycznie rzecz biorąc interakcji, w trakcie której wchodzimy z maszyną, po pierwsze polecam wymienić wyszukiwarkę informacji z takiej najpopularniejszej, oczywiście Google'a, na DuckDuckGo, który nie trakuje naszych wyszukiwań. Zminimalizować ilość aplikacji do komunikacji i posiłkować się tymi, które gwarantują szyfrowanie treści, takie chociażby jak Signal lub też Session. Jeżeli dla osób takich trochę już bardziej zaawansowanych technicznie, chociaż to też nie jest trudne rozwiązanie, bo są takie dostępne online konwertory albo też aplikacje do ściągnięcia bezpośrednio na komputer do usuwania tak zwanych metadanych, czyli danych o danych, bo w momencie, kiedy ja robię zdjęcie swoim telefonem, w nim zakorzenione są również informacje o tym, z jakiego sprzętu było wykonane to zdjęcie, w jakim momencie, jakie były dane geolokalizacyjne na mój temat. W związku z tym, usuwając ilość danych, tak naprawdę po prostu automatycznie odchudzamy te pliki. To jest taka, mam wrażenie, że potrzebna nam jest trochę taka właśnie świadomość trochę jednak tego odchudzania tego, co, gdzie i jak wrzucamy. No i przede wszystkim jednak w tym takim pierwszym kontakcie polecam zwrócić się i sprawdzić, w ogóle zweryfikować z jakich skrzynek mailowych skorzystamy, gdzie one są zawieszone, czy tam przypadkiem nie czeka na nas 17 tysięcy wiadomości nieodczytanych, które jednak gdzieś tam przechowywane na tych serwerach właśnie w tej chmurze, jednak znowu po prostu generują zapotrzebowanie na, po prostu na energię elektryczną. Okej, było o śmieciach wirtualnych, takich w pełni, a teraz może porozmawiamy o czymś trochę bardziej fizycznym, ale wciąż powiązanym ze światem cyfrowym. Czy smartfon co 2 lata to dobry pomysł? Oczywiście, że nie. No, tak jak właśnie sama wspomniałaś, połączonych, jakby internet nie istnieje bez urządzeń, tak, które pozwalają, dzięki którym możemy wejść w interakcję właśnie z informacjami, z danymi, które funkcjonują w ramach sieci. Więc po pierwsze powinniśmy jak najmocniej przedłużać jednak ten cykl życia sprzętu, z którego korzystamy. Próbować jakby nie porzucać go właśnie w modach i w sezonach, bo to jest bardzo niebezpieczne. Jednak tutaj mimo takiej właśnie naszej większej świadomości, jednak pojawiają się takie bardzo nieuczciwe praktyki producentów sprzętów technologicznych, którzy celowo postarzają modele swoich telefonów, które wprowadzają na rynek. Na przykład jakimiś aktualizacjami sprawiają, że niektóre aplikacje już są niedostępne na przykład na starsze modele. Tutaj też oczywiście otwiera się cały wątek osób, które projektują rozwiązania cyfrowe. Również takie zawołanie wręcz do nich o to, żeby były bardziej świadome i na przykład testowali swoje rozwiązania na urządzeniach starszych modeli, bo jednak gdzieś ta presja taka, ja gorąco wierzę w presję konsumencką i to, że jednak gdzieś tam ten rynek powinien odpowiadać na nasze potrzeby. A naszą potrzebą nie jest telefon co drugi sezon, tylko bardzo szczęśliwe i życie w pełnym dobrostanie i dobrobycie, więc telefon nie jest do tego, nowy telefon nie jest z 7 aparatami i coraz to nowszymi technologiami, które nie są potrzebne w smartfonie, nie jest nam potrzebny do szczęścia.